naszych wspaniałych gości również oklaski. Witam również Straż Pożarną z Bytomia Żeńskiego, która tu nam pomaga w technicznym przygotowaniu. Nasi harcerze z Retwanatu Drużyn Wodnych tam stoją, się wstydzą podejść. Pomachajcie. Pragnę nadmienić, że nasze stowarzyszenie istnieje od maja 2012. Najważniejszym celem naszej działalności jest uczestnictwo i programowanie turystyki i rekreacji wodnej wśród młodzieży i dorosłych w uprawianiu sportów wodnych zarówno w formie rekreacyjnej, jak i wyczynowej. Mamy nadzieję, że przy dużej pomocy i przychylności naszego burmistrza oraz wokół miasta nasza działalność będzie się nadal prężnie rozwijać, pozyskiwać coraz więcej nowych członków oraz miłośników rekreacji wodnej. Z przyjemnością życzę wszystkim Państwu miłych wrażeń i wesołej zabawy. Dziękuję za uwagę. A teraz proszę Pana Burmistrza o parę słów. Dziękuję bardzo. Nie wiem, jakiej wersji mam się trzymać, bo jak przyszedłem na dzisiejsze spotkanie, proszę powie. Wiru powiedzieli mi tak, w związku z tym, że program ma dużo luk, to masz przemawiać godzinę. Ale teraz patrzę na chmury. Słuchajcie, ja chciałbym przyłączyć się do tych serdecznych słów powitania przede wszystkim naszych gości. Dzisiaj w międzynarodowym składzie, bo mamy przedstawicieli Ameryki Środkowej i Południowej. Cieszymy się, że możemy Was gościć, wielu z Was po raz kolejny, co znaczy, że to współdziałanie nad Odrą, ten przykład wykorzystania Odry daje się wszędzie. I w Bytomiu, i na całym świecie. A jest to dla nas bardzo ważne, bo Bytom Odrzański jest po dwóch etapach budowy. Przed nami kolejny, dla mnie taki bardzo ważny, bo wreszcie mają powstać tu obiekty, które dla wodniaków będą miały dużo pewnie większe znaczenie niż to, na czym stoimy. Nitzkarpa, która została zagospodarowana. Chcemy wybudować budynek mariny, co chcielibyśmy taką oranżerię z tarasami, rodzić pomost pływający, doprowadzić tam wodę, prąd. Pracujemy nad projektami i mam nadzieję, że Wasza działalność, to co się nad rzeką dzieje, przekona decydentów do tego, że warto w samorządach w finansowaniu tego typu zadań pomóc. 4 września mamy tu wizytę przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury i Ministerstwa Gospodarki Niemiec, które twierdzą, że porty nadodrzańskie to był najlepszy projekt transgraniczny w Polsce, czyli z tych programów transgranicznych akurat nas Odra dla turystów 2014 był najlepszym programem i to dla mnie nie ma znaczenia, czy był najlepszy, czy najgorszy. Najważniejsze, że może to stworzyć szansę na uzyskanie kolejnego dofinansowania. Chcemy walczyć o miliony. Porty chcą dzisiaj porządne budować w Krośnie, w Słubicach, w Kostrzyniu, w Głogowie. Także mam nadzieję, że po tej perspektywie finansowej również dzięki Waszemu zaangażowaniu, pokazaniu, że ta rzeka jest potrzebna, że możemy z niej korzystać, możemy po niej pływać, możemy się w tak miłym gronie spotkać, warto te środki na ten cel przeznaczać. I dzisiaj jeszcze taki mały element, bo nie wiem, mam nadzieję, że znajdziemy chwilę czasu, żeby pójść na Molo. Akurat w miesiącu sierpniu filmowcy kręcą u nas film fabularny Bytom Odrzański gra miasteczko nad Łabą. W ramach budowy scenografii na moście powstała taka imitacja konstrukcji mostu. On jutro będzie wysadzany. Ponoć żołnierze się będą topili, ktoś będzie zabijany, ale miesiąc żyjemy kręconym filmem i to jest dla nas też taki fajny element, że filmowcy z Rosji, niestety z Rosji, dzisiaj mam taką anegdotę, że był kręcony film, nie wiem, to był moment, gdzie sceny odbywały się na rynku, na niemieckim rynku, bo jest to miasteczko nad Wawą, rosyjski napis i przemawia rosyjski taki politruk. Mówi tam do żołnierzy pewnie, że zwyciężyliśmy, przynieśliśmy wolność, po rosyjsku ja nie słuchałem. Ale wtedy mieliśmy delegację z Ukrainy. Przyjechał mer jednego z miast na Ukrainie z młodzieżą szkolną.
Słuchajcie, ten mer przyjeżdża autobusem, wchodzi na rynek, patrzy rosyjskie napisy i rosyjski żołnierz też mu powiedział, że my jesteśmy zdobyci niestety. Ale jemu do śmiechu nie było, bo wiemy, że dzisiaj Ukraina bardzo źle przeżywa te kontakty. Słuchajcie, jeszcze raz bardzo serdecznie was witam. Dziękuję mojemu stowarzyszeniu WIR, bo to przecież dzięki tym osobom możemy mówić o tym, że spotykamy się, że ta rzeka w tym Bytomiu próbuje funkcjonować. Mam nadzieję, że wszyscy spędzimy mile czas, bez względu na to, czy będzie dzisiaj padało, czy nie. Nie będzie. Super. I tym akcentem chciałbym, nie wiem, bo ja nigdy nie wiem, co się życzy ludziom nad wodą, powiedzcie mi. Żeby nie utopić, bo tak, jak powiedział Adaś, że są statkowcy, ja bym się co, nie będą jakieś pożarki. Co się życzy? Czterech stóp w koi. Czterech stóp w koi, tak? W koi. No ja zanim coś skumam. Słuchajcie, cztery stopy, a jak ktoś lubi więcej niż dwie, w swoim łóżku to 16 stopy. Wszystkiego dobrego wam życzę. Dziękuję bardzo. Teraz mam okazję podziwiać najszybsze łodzie, które są na naszym zlocie. A za nimi skuter. Skuter, który prowadzi Malewicz Mateusz. A teraz mam okazję podziwiać łodzie motorowe, które w pełnym pędzie będą wchodziły do naszego portu. Parkowanie.
pomiędzy bajkami. Przypominam, że należy zatrzymać się tutaj pomiędzy bramkami. I pięknie, brawo! Już wpływa do naszego garażu. Przypominam, że trzeba się zatrzymać. Hamulamy, hamulamy. A, doskonale. Dziękuję. Parkowanie. Dwa zero ciebie. I zaraz zobaczymy, jak się ładnie zatrzyma pomiędzy bajkami. Wycofuje się, wpływa pomiędzy bajki, tak i po zewnętrznej, tak jest. Kamu zielone nawraca, rozpędza się, a i słoneczko nam zaczęło ładnie przygrzewać. Zielone kamo już płynie do mety, brawo, tak, dalej, to ja wiem.